game, I'm gonna play it, yeah. He's got a body like a coke thing. He likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Halo, muzyko, czy ty możesz? It's so nice to de-stress. Hej wszystkim, dzień dobry. mam nadzieję, że mnie słychać. Dzień dobry wszystkim, którzy są. Nie wiem, czy będzie dużo osób, czy nie. Obiecałam live'a z Genshina dzisiaj. I tyle się namęciłam, żeby tego live'a odpalić, że to jest jakiś hit. Mam nadzieję, że mnie słychać. Możecie powiedzieć, czy jest muzyka. Znaczy, no, muzyka coś się zepsuła i nie chce się ten, ale jest. Będziecie tym razem widzieć mój cały ekran, nie tylko SSO, więc jak będę gdzieś wychodzić na pulpit, to wy też będziecie to widzieć, także spokojnie. Sorry, że mam taki głos, ale już się stresowałam, bo się po prostu nie chciało włączyć. Więc witam wszystkich serdecznie, witam wszystkich bardzo, bardzo i pozdrawiam serdecznie. Będzie zapis, spokojnie, tak jak zawsze. Obiecałam Genshina i jest Genshin. Pogramy sobie z wami, jeżeli ktoś będzie chciał. Na początku chcę zrobić sobie dzienne na spokojnie dzisiaj. Także muzykę bym też chciała mieć w tle, ale coś się zepsuło? Proszę? Może? Czy ty możesz działać? Błagam. O! Działa. Mam nadzieję, że się nie zepsuje. Znaczy, na tamto nie zwracajcie uwagi, dobra? Bo ja tam testowałam. Potem to usunę. Także nie zwracajcie, please. No, ten. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Tak. Jakbyście słyszeli, mam nadzieję, że nie słyszycie szumienie mojego laptopa, bo tym razem nie jestem na komputerze, a na laptopie i mam nadzieję, że on nie wybuchnie. Dobra, czekajcie, już ciszę. Czekajcie, ja sobie zamknę drzwi może, także chwilkę. Dobra, wróciłam, bo rodzice pojechali gdzieś tam, jestem sama w domu i jak wrócę, op, muszę uważać na ten, na mikrofon. I jak wrócą, to nie chcę, żeby było słychać domową, także dobra. Dzień dobry wszystkim. Nie spodziewałam się, że tu będzie za dużo osób, ale bardzo dziękuję, że jeżeli będziecie. Ja też mogę się trochę stresować, także sorry. Zacznijmy może od tego, co to jest Genshin, bo sądzę, że większość osób nie będzie wiedziało, na czym to polega i tak dalej. Ale tak. Genshin to jest gierka, no jak widzicie, dosyć w takim stylu gacha anime, które jest za darmo, więc jeżeli chcecie, to też możecie sobie w nią pograć. Tu, wiecie tam, takie tam, ja wiecie, czemu ja się tak stresuję, przepraszam was bardzo. Tak. Mam oczywiście wodę, ale dokończę o tym Genshinie. Genshin to jest gierka, w której możecie zbierać postacie, w której... Tak, będziemy razem grać potem. Zrobię tylko dzienne i wybierzecie sobie, co będziecie robić, także spokojnie. Genshin to jest gra, w której możecie sobie losować postacie, zbierać postacie, kolekcje i tak dalej, tego typu rzeczy. Zwaną także grą gacha. Jeszcze trochę? Już, chwila. To już i tak już bardzo cicho. Czekajcie. A jak nie, to najwyżej jeszcze przyciszę ten.
Jeżeli będziecie chcieli, możemy potem się przełączyć na Star Stable, ale to zobaczymy. Mam R48 i wiem, że powinna mieć 6 world level, ale ja bym sobie dała radę z tymi dziennymi, tylko że bossy na 80 levelu mnie trochę przerażają, także tak. I jak długo gram w Genshinie? Chyba od sierpnia, od tamtych wakacji gdzieś mniej więcej. Tak, spokojnie, potem będziemy coś robić, dajcie mi zrobić dzienne i będziecie sobie wybierać, cokolwiek tylko chcecie. Nie wiem, możemy coś pozabijać razem, albo ja spróbuję chociaż. Moje granie w Genshina samemu versus bossy, no tak średnio to wygląda. Możemy sobie potem pochodzić po ekonomii, bo moja eksploracja tutaj, przez ten event wygląda tak średnio. Znaczy, no teraz jak tu jestem, no to akurat tego chyba nie ma. Nie wiem. Chyba muszę mieć to coś założone, żeby ten... Ale mam ekonomię, także będziemy mogli potem sobie eksplorację porobić, a teraz chcę zrobić sobie dzienne szybko. Także tak. Porządek. Witam bardzo serdecznie jeszcze raz, którzy przybyli. I sorry, że tak mówię trochę przez nos, ale mam katar. I muszę sobie wziąć chusteczki przy okazji, bo nie wyrobię, także sorry. Jakby wam to przeszkadzało, postaram się mówić jak najbardziej wyraźnie. Jak coś, to ja nie będę wam tu tego tłumaczyć, bo no mój angielski jest takie mocne 2 na 10. Tak, już odpowiem. Jakbyście mieli jakiekolwiek pytania do Genshina, ja będę miała możliwość i wiedzę, żeby na nie odpowiedzieć, to pytajcie śmiało. Jest to gra Genshin Impact, ona jest za darmo. Jest to świat otwarty, można mieć ją na laptopie, ona jest mobilna, na telefonie, na PlayStation, na konsoli, ogólnie na Xboxie, na wszystkim można to praktycznie mieć. Pobierzecie ją w sklepie Play lub tam na stronie. To ja tą z Genshina zaraz wyciszę. To już chwila. Dobrze, że powiedziałaś, Zuzia. Bo ja to praktycznie nie słyszę obydwu, więc chwila. Audio. Dialogi na razie zostawię. Zobaczymy. Jakbyście mieli jakiś ten... zastrzeżenia, to piszcie. Ja pilnuję jak coś, bo ja słyszę zupełnie inaczej niż wy. Ja to praktycznie tej muzyki nie słyszę. No, witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy przyszli. A, i jak coś, to ja gram na Europie. To tak mówię tylko. No, a słychać szumienie? Mam nadzieję, że nie. Się odsunę najwyżej. Ale no się boję, żeby nie wybuchnął, ale no raczej to jest mało możliwe. Jakby trzyma, to będzie dobry. Swoją drogą jest cały zakurzony, ale no tyle. Ja grałam Story Quest Hutao i w sumie to był taki dziwny dosyć, bo tamten dungeon jest z zagadkami bardzo i... I jest dosyć dziwne, jakbyś cię nie robili go z tym, z YouTube'em, ale mądrzy ludzie go zrobią, także nawet spoko, jeżeli chodzi o logikę. Tak powiem. O tak, dokładnie. Zuzia ma rację. I tak uważam, że mężczyźni w Genshinie nie mają lepsze story questy. Charles miał bardzo fajny. Mi został jeszcze Żongli, Miko... I to i Kokomi chyba. No. Bo Raiden Shogun niedawno zrobiłam. No i to jeszcze muszę porobić. Ale to, wiecie, tam się zrobi kiedyś. Xiao też robiłam. Obydwa są w sumie... nudne. Nie wiem. No ja ich porobiłam trochę. Jak coś, to bardzo proszę nie śmiać się ze mnie i mojego gameplayu, bo on może być dosyć skomplikowany miejscami. Boże, że mnie wybuchło.
No, oczywiście, że tak. Tak. Może być ciężko. Przepraszam was, jeżeli będę się tak skupiać i w ogóle nie odzywać, ale no... pierwszy raz zawsze taki jest, okej? Okay? Ale postaram się jak najwięcej do was mówić i... może nie być. Ale postaram się jak najbardziej, mam z siebie wszystko, moi drodzy. Witam bardzo serdecznie. I jak coś to był, tak powiem, zapowiedź tego live'a na Instagramie, więc jak coś to zapraszam, link w opisie. Reklama musi być na każdym live'ie oczywiście. Jeżeli ktoś będzie chciał dołączyć, albo ktoś do mnie, albo ja do kogoś, no to po dziennych. Wybierzecie sobie, co będziemy robić, może mostem przejdziemy. Bo teoretycznie możemy tutaj zrobić wszystko. Gram w Alicję, tak, gram w Alicję, ale dawno mnie tam nie było w sumie. Znaczy mam, czy gram, to można tak tego nie nazwać chyba. Może też kiedyś. Dam na jeden. Bo ja Genshina i muzykę ledwo co słyszę. Także sorry. Jak coś to mówcie. Ja miałam takie problemy z OBS-em, żeby tego Genshina tu odpalić, bo SSO mi działało, bo wchodziłam zobaczyć. Ale... O, dobra, doleciałam. Ale Genshin mi nie chciał działać i w końcu jakoś się udało. Aczkolwiek było ciężko. Dzięki. Dobra. A jak coś to no, można dodawać, może dodam, zobaczę po live'ie. Jak coś to UID macie też tutaj na dole, no nie? I tutaj też będzie UID. Także możecie sobie przepisać czy coś. A jak nie, no to Zuzia, jak coś to pisz za jakiś czas. A ja w poniedziałek mam kartkówkę z niemieckiego, a mam ferie i jeszcze się do niej nie uczyłam. Tak samo lektury trzeba przeczytać, przydałoby się przynajmniej. No ale... Kogo tam to obchodzi? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Hej, Avis. No wyrażenia algebraiczne są bit. Okej, kwiatek się najwyżej postawił. Dobra, potem będę przyjmować, potem zobaczę. Jeżeli będziecie chcieli razem zaraz pograć, to nie ma problemu, słuchajcie. Ja do was przyjdę, albo wy do mnie przyjdziecie, bo podejrzewam, że większość tutaj graczy, którzy są, to będą mieli większy ar ode mnie. Ale no cóż, bywa. Dziękuję.
witam bardzo serdecznie. No, także sorry, że się tak... Ja pierdzielę. Ale to będzie złe na początku. Jak się rozkręcę, to będzie lepiej, obiecuję, ale na razie może być nie za ciekawie, przepraszam. Gdzieś to po raz. Mam nadzieję też, że nie słychać mojego pięknego laptopika, który sobie szumi zawsze z Genshinem. Mam nadzieję, że nie wybuchnie mi podczas live'a. Jak coś, to nie wiem, ratujcie. Czy coś. Dobra. Sobie też ekspedycję przy okazji odbiorę. Genshin, jak się nauczysz na początku, to jest spoko w obsłudze. To nie jest trudna gra. Jeżeli znasz angielski, to sobie poradzisz. Znaczy angielski na takim podstawowym poziomie, bo ja też nie mówię, że znam angielski. Gdybyście chcieli zobaczyć moje postacie, czy coś w tym stylu, to nie wiem, możecie pisać, czy coś. Polecam. Nie mam ich jakoś super dużo, ale... Wiecie. Ja próbowałam w Genshina grać na telefonie, no to słabo mi to szło, bo... Czy ty możesz przestać? Jak słyszeliście to trąbienie, sorry, ale ziemniaki przyjechały pod blok. A niestety tego nie potrafię wyciszyć. A okno mam zamknięte, więc sorry. Aczkolwiek mikrofon powinien to trochę stłumić. Mam nadzieję przynajmniej. Jasne, jeżeli będziecie chcieli, to Genshin może być częściej. Nie mam Ningguang. Mogę wam pokazać, jakie postacie mam, ale Ningguang akurat nie mam. Hej, Otakama! Ojejku, dzień dobry! Jak mi milutko. Może pójdziemy na SSO potem, jak będziecie chcieli. Może pójdziemy. Bo tam wiem, że fabułę teraz dodali w środę. I ten... Ale podobno taka nie za ciekawa jest. No zobaczymy, może porobimy potem zadanie. No, generalnie to są moje postacie, bardzo piękne. Tutaj mam Ganiu jako main DPS-a, tutaj mam Beidou. Tak, możecie się przywitać za taką, moi drodzy. Shining, no... Za dużo to ich nie ma. Travelera mam na Geo, bo jest najbardziej chyba korzystne. Fisher próbowałam zbudować, ale coś mi nie poszło. W ogóle ja teraz wszystkich, którym nie gram, whatever. Wywaliłam artefakty, bo potrzebowałam, żeby levelować artefakty na kazuchę, bo ja mam na sukros. No. I zbieram sobie. W ogóle wszyscy chcą sukros, ci co nie mają, a ja ją nie gram. Także... Fajna była fabuła, ale źle się skończyła. Okej. Okay. Nie wiem, może nie spoilerujcie na razie. No nie wiem, możemy potem wejść, zobaczymy. Myszuj na ja, no nie wiem właśnie. Bo ja bym z jednej strony chciała Jemiko, ale z drugiej strony chciałabym też bardzo kazuchę, ale nie wiem. To może potem zobaczymy, co z tą fabułą. Właśnie, miałam się zapytać was, moi drodzy, czy chcecie, abym zawiszowała na Yamiko, bo moje wisze wyglądają w ten sposób. O, tutaj nawet trochę ten... To byśmy mogli sobie ten pula zrobić. I ten... I jakby wypadła, no to śmiesznie by było, jakby nie wypadła, to bym miała gwaranta na kazuchę, ale ja tak strasznie nie wiem.
tak strasznie nie wiem i tak strasznie się boję. Bo ja mam pity chyba 70 coś. O ile potrafię liczyć. Ja mam wysokie pity dosyć. Dlatego, iż ponieważ próbowałam zdobyć Beidou C2. Mam C1. No nie wyszło mi z tym C2 niestety. Ale gdzieś tak wyszło. To bardzo fajnie, Karinka. Ja bym chciała z Forstarów Razora. Przeleciałam tą Ganiu na stówę. Przeleciałam ją na pewno. No właśnie. Czyli 13 pi... w sensie 13 razy 6. No, no to około 78 piki. No nie wiem, mogę parę sobie ten... Tak wiem, już ominęłam. Także nie wiem, jeżeli chcecie, to mogę, ale jeżeli nie, no to trudno. Jakoś tak wyszło. Bo Miko jest naprawdę przepiękna, ja robiłam i ten jest śliczna. Także nie wiem, czy mi się opłaca teraz robić ten pulacz pojedynczo. Dobra. Żeby była jakaś tu chociaż rozrywka, bo jak będę sobie tak grać i się jąkać cały czas. Ja nie wiem, czemu ja mam teraz taki problem. Okej. Ale to pojedynczo, moi drodzy. Okej. Okej. Okay. No, fajnie. Ja sobie zrobię print screena. Tylko, że jest problem, bo... O. Hej, ja... Ja powiem wam, że jakbym przegrała to 5 na 50, to ja bym się nie obraziła, bo ja bym miała gwarantę na kazuchę, ale... No fajnie, no. No, chciałabym. Więc jeżeli chcecie, to możemy iść do was, zrobimy sobie drużynę i możemy pobić to do bossa, bo ja nie mam z tego nic. Nic totalnie. Zuzia, wiesz, że ty będziesz ze mną farmić, no nie? Okej, okay. To było na kazuchę jak coś, no i... Okej. Okay. I teraz się zaczyna chyba bosik, prawda? A ja nie mam... Nie mam totalnie. Myślę, że ja jakbym grała, to bym grała bardziej pod supporta. Mi się wydaje przynajmniej. Okej, okay, mogę jeszcze. Skąd ja to mam? A, bo wiecie co? Bo to chyba z tych zadań z ekonomii. Albo, a nie, dostałam chyba za tę stronę. Okay. No mój też ledwo się trzyma. Wierzcie mi, że mój też się ledwo trzyma. No nic, tak miało być. Ja miała przyjść, to przyszło. Jakby nie chciała przyjść, to by nie przyszło. To by kazucha przyszedł. Okej, okay, już nie mogę, no nie? Okej, okay, 50 level nie jest źle. Na nim jest dobry ten. Ten. Nie wiem, czemu on jest na liście. Teoretycznie mogłabym... Dobra, na razie tak zostawię. Nie, mogłabym dać R3, ale to zaraz. Czy ja to mogę? Nie mogę. Szkoda, że w sobotę nie ma. To byśmy poszli.
O, mam tu nawet na nią coś. Nie spodziewałam się tego. Dobra, to temy trzeba wylewelować, bo to temu to jest... Aha. To sobie nie wyleweluję. Powiem wam, że w sumie fajnie. Dobra, tutaj was po tym pododaję, ale to za chwilę, to pod koniec live'a. Czekaj, Beidou zostaje. No i mamy sobie to temy, no nie? No dobrze. Fajnie. Śmiesznie w sumie, bo nie zależało mi jakoś super, no to jesteśmy teraz na piki zero i zostało mi 10 wishy, czyli na kazuchę będę musiała trochę pozbierać, żeby mieć gwaranta 180 przemyt co najmniej. Do niej fajne te skrzydełka, te z KFC pasują, ale no niestety nie kupiłam ich. Ja też jestem w ogóle tutaj taka biedna, bo mi się tej reputacji tak nie chce robić. Ja jestem takim leniem tutaj. Chyba te urodzinowe jej dam, no nie? To najbardziej będą tam pasować. No ładna jest, no co mam powiedzieć? Zrobię sobie zdjęcie pamiątkowe, bo czemu nie? Możliwe, że będzie, zobaczymy, potem pójdziemy. Na razie bym chciała z wami porobić tego bossa na jaję. Więc jeżeli ktoś chce ze mną pograć tutaj, to niech napisze swój AR i UID. To ja albo do niego dołączę, albo może ktoś do mnie przyjść. Albo spróbuję sama go zabić, ale to raczej nie skończy się dobrze. To tak tylko mówię. Boże, piękna jest, naprawdę. W sumie to się cieszę, wiecie? Jak Kazucha jeszcze dołączy do rodzinki, to już będzie świetnie. Najlepiej na świecie. Ej, nie mam na nią artefaktów. Nie mam nic na nią. Szymenałę bym jej mogła dać, ale ja nie mam tych artefaktów z tego. Ewentualnie glady. Glady są dobre na każdego praktycznie. No dobra, na razie zostawię chyba. Czy ja mam tu w ogóle extra damage bonus, coś oprócz tego, co mam Beidou? A. Okej, okay. No to mi dużo nie da. No piękna ona jest. Siema. No to... Możliwe, że tak, ale na nią jest dobry jeszcze ten. Ten, co daje extra damage bonus i Shimenawe. Ten, co na tej stronie był całkiem spoko. Ludzie grają, niektórzy. No, no to Zuzia będziemy ja i Shogun, nie? To jest taki katalizm, którym się ładnie gra. W sensie fajnie gra. Ona tak fajnie wymachuje tym czymś. Czymkolwiek to jest. No ładna dziewczynka jest, ładna. Ale na razie niestety muszę ją zmienić. Kurczę, przez to, że mam tu wykrzyknik, to ciągle tam klikam. No, Genshin, jeżeli chcecie grać tak grać, no to troszeczkę trzeba poczytać tych dialogów faktycznie. Pokaż się jeszcze. Ile ja tego potrzebuję tu? 4 aż. No dobra. Tak zrobię ci bojnik. Okej, moi drodzy, więc jeżeli jest tu ktoś, kto gra w Genshina, to może napisać swój UID. Ja sobie go wpiszę, dołączę do was albo wy do mnie, jeżeli macie większy i możemy iść na tego bossa. Ale zanim ten, to ja mogę spróbować go zabić. Na razie nie ma donate'ów, ale bardzo dziękuję, że ktoś chce wysłać. Ale na razie nie chcę od was pieniążków, wiecie? Mogę spróbować na razie sama, ale to może... Nie widzę dobrze. Zuzia, chcesz przyjść? Ze mną spróbować to? Ok,
okej. Okay. Już troszeczkę rozkręciłam. Już nie jest tak źle, jak było na początku. Już potrafię przynajmniej normalnie mówić. Dobra, moi drodzy. To może wyjść strasznie. Spróbuję sama na początek. Chyba siema. O jacie. Dobra, najwyżej będziemy uciekać, trudno. Ja im nic nie zadaję. Biegnij, Sinciu, biegnij. To może wyjść ciężko, wiecie? Jasne, i to teraz tam skoczyło. I ja to muszę zniszczyć, no nie? Okej, okay, osiągnięcie dostałam. Fajnie. Czy ja... O, czy ja tu łukiem zadam więcej niż tak? Zadam więcej. Ej, to może nie będzie aż tak źle. Może nie będzie aż tak najbardziej... O! Dobra, to... Aha, czy ja tu łukiem nic nie zadaję, w porządku, fajnie. To ja cię teraz zrobię tak, superową. One zaraz się złączą, no nie? Bo w ogóle ja bym chciała tylko podkreślić, że ja tego bossa biję pierwszy raz w życiu. Nie, no to żarcie też mi dużo daje w sumie. No nie, pierwsze. Ła. Czemu oni mi nic nie zadają praktycznie? Ja dopóki je zabiję obydwóch, to o. Oj, oj. No. Ała. Ja mu nic nie da... No, tak jak myślałam. Hejka wszystkim, dzień dobry wszyscy, którzy przyszli. O matko, matko, matko. Czy ty możesz? Nie mam innej postaci tak dobrze zbudowanej, super. Dlaczego jest więcej łapek w górę niż osób? No nie wiem. Jakoś tak wyszło, widzicie. O! Okej. Okay. Pogonku troszeczkę, pogonku, moi drodzy. Okej, okay, uciekamy stąd. Uciekamy. Ja będę tym łukiem walić. Przestań. Ale on mi w ogóle nic nie zadaje. Tamten fioletowy. Ja go będę łukiem, bo ja nie mam niczego więcej, czym ja go bym mogła, a i tak nie jest najgorzej. Mimo, że władamy chyba tym samym żywiołem. No przestań, denerwujesz mnie tylko. Ha! Udało się! Nie spodziewałam się tego, ale nie było aż tak źle w sumie. Łatwe to jest. Łatwiejsze niż ten twój wilk do Ito.
Zuzia, wiesz? Możliwe, że będzie. Okej, okay. Czyli jeszcze dwa razy. W porządku. W ogóle co to wypadło? Aha, no świetnie. Możliwe, że będzie SSO. Jeżeli będziecie chcieli, to możemy potem iść. Możemy zobaczyć tą fabułę, która jest. Ale na razie bym chciała zostać tutaj. Zrobić sobie, może się uda wylewelować tą Jaemiko. W ogóle gdzie są do niej artefakty? Tu coś w ogóle czekajcie. I na zooma. No tutaj to wątpię. Tutaj będą pewnie, nie? Nie, to jest do Raiden. Czy są to nie artefakty? Gdzie jest ten zestaw z Electro Damage Bonus? Dzięki bardzo, moi drodzy. Dziękuję. Tutaj też nic. Czemu to jest mgła? Przecież ja to odblokowałam. To jest do Ito. Nie wiem, gdzie są te artefakty. Okej. Okay. Ale no moi drodzy, to jest na razie LiveX Genshin'a. Potem zmienimy gierkę, jeżeli będzie wam się bardzo nudzić. Spokojnie. Ja bym sobie poszła jeszcze na kostkę przy okazji. Dobra, zaraz sprawdzę, czekaj. Czekaj, że w książce, czyli że co? A, że tu? Czekajcie. Nie wiem. Ale czekajcie, to jest... To nie jest to. To jest to. Thundering Fury. Thundering Fury. Fuh. Adventure Book? A. To będzie raczej wina Zoomie. Bo nie. Czy z tego wypadają artefakty? No raczej nie. A, to jest Child Signora i tak dalej. Ja nie mam żadnego pojęcia, gdzie to jest. No dobra, whatever, to nie jest teraz ważne. Dzięki, mordo. Ja sobie pójdę na Anemo kostkę, bo tak. A, no to ja mam Vega tutaj. Nie spodziewałam się, że będzie... dużo osób w Genshinie. Znaczy, na live z Genshina i w sumie miałam rację. Bo, no, mój kanał głównie się opiera na Star Stable, ale możliwe, że chciałabym troszeczkę częściej tutaj robić tego Genshina, bo on mi sprawia przyjemność, ja lubię w niego grać. Czekajcie chwilę. Bo mój nus... nus jest imiera. Chwila. Mówiłam na Instagramie, że jestem troszeczkę przeziębiona, także sorry. Jakby wam to bardzo przeszkadzało. No generalnie Vega to jest gwiazda. Vega to jest gwiazda najjaśniejsza w gwiazdozbiorze lutni chyba. Był o tym odcinek z tłumaczenia nazw magicznych koni. Zapraszam bardzo serdecznie. Gdzieś tam na kanale powinniście go znaleźć, czy ty możesz. Granie łukiem jest super. Ja generalnie bardzo lubię łuczników, ale czasem jest uciążliwe. No, widzicie, surprise. Mam Genshin'a, jakoś tak wyszło. Te kryształki teraz się zaczęły pojawiać. Jeszcze nie, okej. Okay. Hehe, naraz tobą.
sama się przekonałam do Genshin'a. Sama się przekonałam, bo kiedyś na Instagramie spytałam was o jakieś gry przygodowe, które są fajne. Nie, czy ty zaraz będziesz to zbierał? Na szczęście, panie. No nie, nie zdążyłam. O, dobra, zdążyłam jednak. No i super. Będą kryształki na kazuchę. O, chociaż to... No nie. Bo ja generalnie czapy nie mam do ganiu. Mój build ganiu i tak jest mega słaby, bo ja tu mam głównie czterogwiazdkowe te. Ale to jest jakiś żart totalnie. Ja bym to mogła zamienić w sumie na coś innego. Crit damage'em bym chciała bardzo. Crit rage też bym wyciągnął, no tak... Średnio. Jak oceniam catching? Ja generalnie... Taki fun fact, catching to była moja pierwsza pięciogwiazdkowa postać i ja ją wylosowałam na banerze z Hutao. Jak był ostatni rerun Hutao, to ja wtedy zaczęłam grać. I wtedy wylosowałam catching i ja się wtedy bardzo cieszyłam i dopóki nie dostałam ganiu, ja catching grałam. I to grałam ją bardzo dużo. Ja grałam wtedy catching, Yanfei. Kogo ja tam jeszcze miałam? Fischl i Diono. Ja mam art 48, moi drodzy. Dobra, wracamy teraz tam. Proszę, żeby dwa wypadły teraz. Proszę. Proszę, żeby dwa wypadły. Mam nadzieję, że nie nudzi wam się jakoś bardzo. Jeżeli chcecie, to możecie dołączyć. Ja zapraszam bardzo serdecznie do mnie, albo podajcie swoje UID. W sumie, jeżeli chcecie zobaczyć postacie, to ja bym mogła bardziej tam, tak, w ten sposób. Rudy może by w końcu przyszedł do domu, proszę? Tak często były jego rerany, to ja przyjmę bardzo serdecznie jeszcze jeden. No, i tak to się prezentuje. Jakbym miała przegrać 50-50, to ja bym najchętniej chciała na Monę albo Jin. A właściwie to bym mogła przegrać na każdego oprócz Chichi. Bardzo ładnie, proszę. Może być nawet catching C1. No, i tak to się prezentuje. No i dzisiaj dołączyła do kolekcji Emiko. Jak ktoś chce zobaczyć, to zapraszam bardzo serdecznie. To już przyjmuję. Też widzę Ganiu. Jeżeli ktoś chce przyjść, albo ktoś chce, żebym ja do niego przyszła, to wystarczy mówić. Mogę pomóc w czymś. Się odnowiłaś już? Okej, super, świetnie. O matko. Hehe. No nieźle. Au, dobra. Chciałam zmienić stronę. Ty możesz bardzo pięknie, proszę, skoczyć na to. O, świetnie, dzięki, mordo. Spadłam prawie. Dawaj, Shaolin. Dawaj, ulta, proszę. Dziękuję. Na nich chyba ten kwiatek nie działa, mi się wydaje.
tego tam wie. No, ja myślę, że świetnie mi idzie. Przestań. Dziękuję. No, Beidou no to za dużych obrażeń nie robi. Zaraz pokażę jeszcze raz postacie. Jeżeli chcecie cokolwiek wiedzieć o moim koncie, nie wiem, bronie, cokolwiek, artefakty, cokolwiek, to pytajcie śmiało. Ciebie chcę najpierw załatwić, bo ty mnie bardzo denerwujesz. A wiem, czemu mi wolniej idzie, bo nie wzięłam sobie żarcia. Znaczy, żarcia. No, żarcia na wzmocnienie, czekajcie. Szybciej pójdzie. No, i od razu lepiej. Bardzo ładnie. Dobra, no i... Wow! Się wystraszyłam. Nie. Sięgciu, ty nie możesz zginąć, ty jako jeden nie możesz, okej? Okay? Chociaż może ten kwiatek działa. Siema. Możesz? Nie? Dzięki. Au. Błon rzeczny. Ła! Weź ty tam sobie bulbul w tej wodzie, ale nie musisz mi bić, wiesz? Proszę, tylko jeden raz, żeby mieć 60. Ja bardzo ładnie proszę. Przestań. Au. Dlaczego XD się zmienia w emotkę? Nie wiem, bo YouTube jest dziwny. Tak samo jak emotikonki na Messengerze i Skype'ie. Znaczy ja Skype'a nie używam, a kiedyś używam. Możesz już? Proszę, dziękuję. Błagam, żeby dwa wypadły. Proszę, proszę. Dziękuję. Chyba dwa cały czas wypadają, ale nie jestem pewna. Nie, możemy ewentualnie Miko spróbować założyć gladiatory, ale to nie wiem. Czy ja cię będę mogła wylewelować? Nie mam pojęcia. Może być ciężko. Chyba nie dam rady i do 60 wbić. No nic. No, musiała pozbierać te kartki. No to dobrze, że dwa wypadają. Opa. 12, 20, o matko. Dobra. No to mamy jeszcze dwa wyszy na standard. Możemy sobie te dwa na standardzie zawiszować. Ja jej coś tu kiedyś dam. Nie wiem jeszcze co. Energy Recharge w sumie. Chociaż. Nie wiem, zobaczymy. Można zagrać raz. O! O, ja pier... Ja nie mam tego miecza, ale... Liczyłam na coś lepszego. No nic. Nawet mi nie stać na to. Świetnie. Chociaż nie. Mam jeszcze jednego wisha. Ale to nie będę wishować na tym, tylko sobie kupię to. No.
Porażający wynik. No jak coś to zapraszam, moi drodzy, jak coś to zapraszam. Do statuły chciałam. Dobra, sorry. Musiałam wydmuchać nosa. Bo jakby ktoś nie wiedział, to jestem przeziębiona. Tak się pochwalę swoim sukcesem. Ja gram free to play i żyję, jak widzicie. Także tak. I Genshi jest bardzo fajny, generalnie wciąga. Czy jeżeli ktoś nie lubi stylu anime, znaczy, że tak powiem, stylu anime, no to raczej nie polubi, bo będzie go ta grafika wkurzać, ale no jak to woli. Jeżeli komuś to nie przeszkadza, to fajna gierka. Darmowa, ma duży świat, ciągle się rozwija. Dobrze, moi drodzy, jeżeli chcecie. Czemu ostatnio tak rzadko nagrywasz? Bo po pierwsze stwierdziliście, że chcecie częściej live'y. Na ostatnim live'ie zapraszam, zapis jest. A po drugie, miał być w środę live z Genshina, ale się przeziębiłam i jakoś tak wyszło, że się czułam strasznie. Jak to nie chce się szukać, to podaj swój UID. Jeżeli chcecie, to podajcie swoje UIDy. Zapraszam bardzo serdecznie. Ktoś mi tutaj dodał. Proszę bardzo, tutaj osóbka mnie dodała. To wy też potraficie. O, mam wodę. Tym razem nie gazowaną, bo mnie gardło wybolało, ale mam wodę. Ale nie nazwę mi się UID, czyli te literki tutaj, literki, liczby. Po samej nazwie to nie wyszukasz. Jeżeli będziecie potem chcieli, to możemy iść na SSO, ale nie wiem, zobaczymy. Tutaj macie, proszę bardzo, bo tu lepiej widać. Mogę wam nawet skopiować i wkleić na czat. Czekajcie, kleję wam na czat. Proszę. Smacznego lizaka, Kornelia. Chodź tu. No to skoro już mamy tą Yamiko, to ja sobie pójdę w tym miejscu. O, tu jest dużo fajnych rzeczy. I do Kazuchy i ten. I do Yamiko. Te kwiatki takie dziwne. No i dobrze, nawadniamy się, to jest świetny hashtag, słuchajcie. Elektrolus? Elektrokulus w sumie. Dobra, nie chcę mi się teraz tego zbierać. Sobie tu pochodzę, pięknie pozbieram teraz te kwiatki. Oj, 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 tylko nie utoń, please. Dziękuję. To ja może wezmę Beidou. Boże, jaki akcent. Bo ona jest wyższa i ona będzie mi się po prostu chodzić, a nie pływać. Bo Diona to już by dawno tutaj w ogóle zatonęła. O, dzięki. Artefakty zawsze cool. Au, au, o. Proszę nie logować. O, tak myślałam, że jak to przy... O, nie. Nie chce mi się. Nie chce mi się teraz walczyć. Też potrzebuję tego... Nie, nie, w sumie nie. Sobie pochodzę bardzo ładnie. O, krab! Krabuś co? Podajcie swoje, moi drodzy, UIDy, to ja do was dołączę i wtedy zrobimy sobie grupkę i coś porobimy. W ogóle to jest gość z muszelkami, no nie?
O nie. Czy ja mogę? Proszę. Chcę tylko sobie zebrać. I teraz spróbujemy wylosować coś. Może się uda. Czy opłaca się być prawnikiem ze słabą pamięcią? Nie wiem. Ja myślałam, żeby zostać prawnikiem, ale... Nie wiem. Płoń tarczo. Okej. Chciałam przełączyć na Beidou, ale się nie udało. Trudno. Dziękuję bardzo. No jeszcze artefakcik, świetnie. Okej, no to moi drodzy. Powiedzcie, idziecie do mnie, czy ja mam iść do was? Tutaj widzę, że Wilczuś już podał. Podał. Koniara z kopytata, o ty mnie dodałaś do znajomych. O, nie. To artefakt, prawda? O, poproszę. Dobrze, więc tutaj Wilczuś podał, to ja się przeteleportuję w jakieś bezpieczniejsze miejsce. Najbezpieczniejsze miejsce to jest w Liłę. Bo Inazuma to nic tam nie może ten. Nikomu tam nie można ufać. Dobra, czekajcie. Nie to, a co? Już jest... Czekajcie, nie tu, tylko w copa bardziej. Opa, copa, jak to woli. Wilczuś napisał pierwszy i tak jak prosiłam, więc już chwila. Albo ja sobie, wiecie co, ja po prostu sobie tutaj skopiuję chwilę. Bo będzie mi prościej. Aha. Czy ja dobrze to skopiowałam? Czy tak? No dobra. No to w takim razie kolejna osoba. Jak coś, to będzie wychodzić do różnych, także spoko. I to idę. Chyba masz odpalone albo zadanie, albo cię po prostu nie ma, nie wiem. No czemu, Gesz? Nie rób mi tego, błagam cię. Koniara z kopyta, to ty mnie dodałaś do znajomych. Proszę mi odpowiadać na czacie. Gesz, i czemu mi to robisz? Weź się w ogóle. Już coś nie mogę cię wyszukać. Spałam. Jeszcze raz spróbuję. Może w ten sposób. Przez znajomych spróbuję. O! Działa! Teraz zadziałało! To masz tam. Zapraszam do mnie jak coś. Czy coś. Albo zaraz jak ktoś weźmie z niższym, to możemy pomóc zawsze.
Genshin jest o tyle spoko, że tu jest dużo osób, które chcą pomagać. Czekajcie, ja chciałam jajca sobie zrobić. Że tu jest dużo osób, że jak do kogoś pójdziesz, to on ci pomoże. Ja też ostatnio jakieś osoby pomagałam zbierać rzeczy do Raiden. To do mnie, dla mnie w sumie na plus wyszło, bo... Bo do Miko też się troszeczkę nazbierałam. O, wszechmocno. Wszechmocna. Żarcie. To jest żarcie wszechmocne. Nie wiem, co ja teraz powiedziałam, whatever. Ja mam tylko trzy typy, które robię. To, jajeczka i te adeptusy. To jest wszystko. Dla mnie nic innego mogłoby nie istnieć, ewentualnie to jeszcze. Człowiek to też bieda trochę. Ginny jest bardzo dobrą postacią i to jest jedna z lepszych postaci ze standarda, jak nie najlepsza. Pozdrawiam serdecznie Kora. Gdzie mieszkam? W Polsce. Dobra, my się pysie, to co z tym dołączaniem? Wilczucie, że jeżeli chcesz, to nie wiem, możesz przyjść, albo poczekać, aż ktoś poda swój uit, no, czy coś. Chyba, że cię nie ma tutaj. O, hej Amelia, dzień dobry. Dobra, czy to coś się już odnowiło? C1 w 10 wishach, to ci dwie dzień musiały ten wypas. Albo już jedną miałaś. To bardzo fajnie. No mówiłam ci, że Genshin będzie. To co narzekasz? Zaraz się anime gierką. Zarazi. Sorry. Wyłączy mi się język. Jeżeli to jest gra na telefon, to raczej wątpię, bo ja nie lubię tego typu gier. Takich końskich, że tak powiem, na telefon, bo moim zdaniem każda jedna jest strasznie dziwnie zrobiona. Czekajcie. No, aby sama odblokowywujesz ten. Zaraz pokażę, chwila. Czekajcie mi się, pysie, nie walcie mnie jeszcze. Tutaj jest, jak sobie idziesz, to tutaj zbierasz CV i wtedy ci się taka kulka gdzieś tutaj pokazuje i jak wlecisz do tej kulki, bo tam masz tak do góry. Dobra, zaraz dodam, czekajcie. Jak wlecisz do tej kulki, to cię przeteleportuje na tą wyspę. Jak odblokowujesz sobie to... Okej, już. A jak odblokujesz sobie to... To ja może na razie wyjdę stąd. Czekajcie. Już przyjmuję. Keterko. Zapraszam bardzo serdecznie do mnie, jeżeli ktoś chce przyjść. Jeszcze mamy jedno miejsce, jeżeli ktoś jest chętny. Wieczuście tam już się bijesz, co nie? Przepraszam, że to tam zostawiłam. Już idę.
Skoro ktoś nie ma Genshina, no to zapraszam, żeby zainstalował. No proszę państwa. To jest darmowa gierka, bardzo fajna, polecam serdecznie. Wilczu śniegi. O, hej kokieterka. Au. No czy ty możesz? Przestań. Tak, zaraz dodam. Wystarczy mnie zaprosić, to dodam spokojnie. Chociaż tutaj mówię was dodać. Au. Ganiu power, ganiu power, moi drodzy. Ja generalnie ostatnio bardzo mało oglądam YouTube'a. Nie wiem, jakoś tak wyszło. Ale tak ze sesowych, no to Atakamy czasem oglądam. Teraz jak wróciła, bardzo fajnie, że wróciła. Dla mnie to bardzo na plus. O matko, 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 dobra. Wy tam żyjecie, czy co? Nie wiem. Bo i to czasem nie miała skilla? Znaczy, burst'a? Hej, Black Forest, dzień dobry. Nie, 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 nie. Wy tam żyjecie? Kokieterka, żyjesz tam? Sorry, będę wam mówić po nikach. No nic. Może wejdłbym se... Ojojojojoj, może bym se wejdł pod fizikala kiedyś zbudowała. No ją zobaczę. Dziękuję, proszę. No! Czy to mi zabiera skilla? Czemu to mi... O, Zuzia przyszła. Proszę bardzo, zapraszam. Ciekawe, czy cię wywali tutaj. Ja gram na laptopie. Jeszcze nie wybuch, jest ok chyba. Nawet nie jest tak ciepły jak zawsze, więc... Nie wiem, może EBS... OBS coś robi. Nie wiem, chłodzi mi laptopa czy coś. No ulta nie użyję, bo ult tak w sumie nic nie da za bardzo. Twoja fiszy to się tak średnio trzyma, jak widzę. Czy ty możesz? Au. W ogóle, jeżeli chcecie, to możemy iść spróbować na Raiden, ale to raczej dobrze się nie skończy. Dziękuję bardzo, jeżeli ktoś był teraz. Zdrawiam serdecznie, papa. O matko. Matko, matko. Kieterka, żyjesz tam? Kieterka chyba nie żyje. Wilczuś też zrobił puf. Jest na górze chyba, nie? Au. Jeżeli byłyby jakieś lagi tutaj, to przepraszam najmocniej. Ała, czy ty możesz? O, Wilczyś wrócił do żywych. Witam bardzo serdecznie. Przestań. No, boże rzeczy, super. Sobie. O, no, kokieterka zrobiła puf, najwyraźniej.
O, i to power widzę. Dziękuję, w końcu. Claymore to jednak power jest. Dobra, dziękuję bardzo serdecznie. Okej, jeżeli coś chcecie zabić, cokolwiek, to zapraszam bardzo serdecznie, można pisać. Wilczuś, czegoś potrzebujesz? Nie wiem, coś chcesz? No Geshi powinien iść na każdym ten laptopie. Jeżeli jest to laptop w takim miarę, okej. Okay. No, najwyżej ci wybuchnie, słuchaj. Co za problem. Kamuś cię porwał? No to raczej niemożliwe chyba, bo on teraz raczej się tym nie zajmuje. Żarty Kamusiu przeszły na bok, raczej przepraszam. Jeżeli Wilczuś czegoś potrzebujesz... Czekaj, już odpisuję. Jasne, proszę bardzo. Tylko które to... Czy to jest? Chyba wiem, które to jest. Potem spróbuję coś zrobić na Jaę. Może Glady na nią założę. Zobaczę zaraz. To jest to? Tak, dobra. Pamiętam jak to na ten z ją zawsze na ten Raiden. No, tak. Black Forest, co się stało? Przy takiej... To tak się da? Oj, nie wiedziałam, że tak się da. Matko. Matko, matko. No dobrze. No dobrze. Okej, czekamy jeszcze na Wilczusia. To ja se zjem. Jedzenie mocy. Nie, no dobra, idę już do was. Proszę z tym prostokątem ode mnie z daleka, ała. Czy ty możesz się nie ruszać chociaż przez chwilę? Ja nie lubię tego bossa. Ała. Znaczy ja generalnie mam Genshin'a na Epic Games'ie. To tak tylko wam powiem. Więc przez Epic Games'a ja to robiłam. No. A czy ty możesz? Dobra, używanie na razie ulta Ganiu jest bez sensu, bo jak on się ma tak cały czas wiercić, to raczej nie jest zbyt dobry pomysł. Patrzcie, jakie kryty wchodzą. 10 tysięcy. Proszę bardzo. Masz, miałaś gryzonia? Miałam kiedyś chomika, nazywał się Chip. Ale niestety umarł. Ósmy level, maybe. Proszę. O, dziękuję. Gram od sierpnia jakoś tak. Tamtego roku, żeby nie było. Co to? A, to jest od tych fajerwerek.
Niko. Patrz, Zuzia, jaka ładna. Piękna, cudowna. Zaraz spróbuję, jak się mnie miewa. Bardzo dobrze się miewa. Miewa. Już dodaję, chwila. Proszę bardzo. No, akurat mam wyciszone dźwięki, więc nie będzie słychać, ale bardzo ładnie. Też pięknie grasz. Ja spróbuję zaraz coś włożyć na Raiden, nie wiem. Boink. Za to kocham Jamiko. Ma chwilę minie, jak ją zbuduję, ale zaraz spróbuję. Słuchajcie, czekajcie. Wyciszę ten na chwilę. Posłuchamy, jak gra Wilczuś, dobra? Tak, zaraz pójdziemy, chwilka. Zaraz do ciebie dołączymy. Może spróbuję coś Jamiko tam zagrać. To jest muzyka z Mostat, no nie? Ale ładnie, o jacie. Ja to nie umiem grać na tej lirze. Ale mam ją. Bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. Tutaj Zuzia też bardzo ładnie. Tak jak myślałam. Barka standardowo musi być. Tak, Genshin Impact jest w tytule nawet. Muszę w sumie do opisu wpisać swój UID, ale to zaraz. O nie, biedny ptaszek. Dobra, moi drodzy, na razie muszę was przeprosić, zaraz was wyrzucę, bo idziemy zaraz do Nirashi. Mam nadzieję, że dobrze przeczytam. O, proszę bardzo, tu Postgir. Gdzie masz skina? O, rodzice wrócili. Także sorry, jak będzie głośno. Przez chwilę. No niestety Genshin bardzo dużo zbiera baterii. Dobra, Wilczuś, bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba, ale na razie muszę was wyrzucić. Bardzo was przepraszam za to. Bo idziemy teraz do Nirashi. Nazywam się Vega, ale jeżeli chcecie UID, to mogę wam wysłać jeszcze raz UID. Tylko chwila, muszę go skopiować najpierw. Jak się czujecie z tym w ogóle, że widzicie mój cały ekran? Już idę. Już lecę. Pędzę. Czekajcie, nie tu. I tu. Jak to unable tu enter? Nirashi, a ty nie masz jakiegoś, nie wiem, zadania włączonego, cokolwiek? Musisz mieć zadania wyłączone. Kokieterka nie teraz, dobra? Zaraz. Poczekaj, kokieterka. Spokojnie. Za chwilę pójdziemy do osoby i pomóc. Czy pojechanie na urodzinę brata ciotecznego z prezentu jest git? No jak to? Ale zepsute, matko. Czy jest git? Nie wiem. Jeżeli twoi rodzice coś kupili, no to jest ok, chyba. Nie wiem. Znaczy, no to jest smutne nie dać komuś prezentu, ale wiecie. Jak kto woli, jeżeli nikt nie oczekuje. Dobra. Podejrzewam, że na nią by dobrze był Electro Damage Bonus. Tylko czy ja coś tu mam z Electro Damage Bonus? To mam z Electro Damage Bonus.
fajnie by było Gladiatory albo Shimenawę jej dać. Albo atak procentowy. No to jak dziś dopiero zaprosił, no to niech się nie ten... Nie gniewa za to, że nie kupiłaś prezentu. Czekajcie chwilę. Dobra, czekajcie. Emblem też mu im dają. Noblesy? Najlepsze to by było Thundering Fury. W ogóle jak ładnie zmienili tą stronkę. Chyba 7 mam, ale nie jestem pewna. Zaraz sprawdzę. No tutaj Electro Damage Bonus, atak procentowy Energy Recharge, Flat HP, Flat Attack. Fajnie stronkę zmienili, bo ona wyglądała kiedyś inaczej. Crit Rage, Crit Damage. Dobra, swoją drogą mogę już dać tutaj. Genshin'a już ten, chwila. Wyciszam. Dobra. Już próbuję, chwila. Nadal nie mogę. Nadal nie mogę. Nie wiem czemu. Czekajcie. Jakbym tutaj dała Electro Damage Bonus, czy ją coś innego pięciogwiazdkowego z Electro Damage Bonus? Pyro, no tutaj mam to. Anemo Damage Bonus. Czemu ja to wylewelowałam? Geo Damage Bonus. Okej. Okay. Tutaj coś? Może coś z tego? Pyro, Geo. Fajnie. Nie podoba mi się. Tutaj powinno być Crit Rage, Crit Damage, a nie Def. No, te substaty takie średnie bym powiedział. Mam Minecrafta. Dzięki, że byliście. Byłyście. Pa, pa, pa. Okej. Okay. No to do Nirashi niestety nie dołączymy. Jeżeli ktoś chce dołączyć znowu, to zapraszam. Czekajcie. Dobra. Już. A w ogóle, jeżeli chcecie, to możemy się przełączyć może. Elemental Mastery. Okej. Okay. Okej. Okay. Zaraz kokieterka ciebie też ten. Wow, jak staliśmy plecami do siebie. Czekajcie. No to nie... O matko. Proszę mnie nie wyrzucać. Bardzo proszę. Jeżeli ktoś chce jeszcze dołączyć, to zapraszam. Wilczuś, możesz też dołączyć jeszcze. Chciałabym tutaj może coś stąd... Fajnie by było, Crit Damage, HP, Energy Recharge. Takie średnie. Elemental Mastery. A, dobra, ja wiem co to jest. Bo ja to próbowałam wylewelować. Mogę spróbować. Ewentualnie coś w tym stylu. To jest na razie bardzo zły build, słuchajcie. To jest na razie bardzo, bardzo, bardzo zły build. Ale... Bo ja sobie to zobaczę potem.
O, Jula. Ja bym chciała sobie zobaczyć, jak będzie działać Emiko. Może nie ma jakiegoś super ekstra levela. Ta Barbara, super. Dobra, moi drodzy. Tak. Co byście chcieli teraz robić? Ja bym chciała wytestować Emiko, dlatego bym poszła do Mondstadt na chwilę. Tutaj jakbyśmy szli, to tutaj będzie po drodze takie dwa ludzie. Znaczy nie ludzie. Okej, tam sobie są ktoś. Jest ktoś, dobra. Dzień dobry. No. Porażające. Nie. Czy ja mogę prosić? Chciałabym Bears to zobaczyć. Nie no, jak na obrażenia to nie są aż takie złe chyba, nie? Ała. Okej. chciałabym sobie zobaczyć tego besta, więc czekajcie. Siup, siup. Trzy, muszę się nauczyć nią grać trochę. Okej. No, porażające to nie jest, tak jak mówiłam. No, nie wiem. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ile live, ale trwa, czy będzie trwał? No dobrze, moi drodzy, jeżeli chcecie, to zaraz możemy się przełączyć na Star Stable. Miał być live z Genshina, ale skoro jest tak pierwszy raz, to zaraz mogę ten. Dobra, czekajcie. O Boże, piękne to... Przepiękna jest ta animacja. Przepiękna jest ta animacja! No, także tak jak mówiłam, jeżeli chcecie, to możemy się na tego Genshina Star Stable przełączyć. O, skrzynka! Coś tam mówi, ale nie jestem w stanie zweryfikować co. Co to? Jest coś takie drugie tu? O. Dwa. Nie wiem, może jest tu jakiś Anemoculus? Coś, o, skrzynka kolejna. W ogóle jestem tak biedna w eksploracji w Mondstadt. Tu jest tak mało rzeczy. Gdzie? O, znikło. Dobra. Nie wiem, co mi to da, ale spróbuję. Jula! No dobrze. Czekajcie, ja bym chciała tam wejść na górę zobaczyć. Witaj, przyjacielu. Czemu w ten sposób, mordo? Dobra, dzięki. Tak, nie bym tam... Jasne, że tak. Nie, zostaw, nie. Masz totem i się baw z nim coś. Ja bym chciała wejść na górę bardzo. Nie, to że... O, jest skrzyneczka, bardzo miłe. Dobra, moi drodzy. SSO, co? Jeżeli chcecie SSO, to będzie za jakieś 10 minut. Dajcie mi się jeszcze chwilę poczęścić tutaj Genshinem, bo live miał być z Genshinem. Zaraz zmienimy najwyżej gierkę, ale to za chwilę. Ogonek. Szkoda, że nie ma trzech, tylko jest jeden. Czekajcie, chodźcie na Anemo kostkę. Ja będę bić Anemo kostkę, Miko. No ale jak ląduje, to ma jeden ogon. Pa. O.
Albo dwa, nie wiem. Dobra, chodźcie na anemokostkę, moi drodzy. Bo ja chcę anemokostkę. No to... Dobra, no to będzie SSO, ale będzie zaraz SSO, dobra? Jak zabijemy to coś, to będzie SSO. To może być ciężkie. Jula, jesteś naszą jedyną nadzieją, wiesz? Kokieterka, moja droga. Albo mój drogi. Nie wiem. Nie wiem, czy to moje totemy tak biją, czy co to bije. No porażające obrażenia to nie są. O, może teraz spróbuję ulta. Boże, piękny jest ten ult, naprawdę. Przepiękne, cudowne. Ja gram tutaj na tym... Na Europie. Ojej, kokieterka. Miko się świetnie trzyma, moi drodzy. O nie, teraz może się już przestać świetnie trzymać. Co cię ominęło? Ominęło cię wishowanie na Yamiko, które okazało się być wishowaniem, jak wypadnie to fajnie, jak nie to trudno. I wypadła. Jak widać. Ona nie jest zbudowana jak coś. Ja na nią nie mam praktycznie nic, no ale trudno. Jakoś sobie radzi dziewczyna. A zaraz idziemy możliwe, że na Star Stable. Ło! Bo ludzie chcą Star Stable, no to będzie Star Stable, no trudno. Ale będzie jeszcze live z Gershina. Ja nie kończę jeszcze z Gershinem, moi drodzy. Będzie jeszcze live, to na pewno. Dobra, one się tu połączą, więc spoko. A, na SSO tak, Miodek. Dobrze, Zuzia, że pilnujesz. Czemu, Zuzia, wyszłaś? O nie, nie wiem czy... O nie! Miko, przepraszam! Jezus Maria! Dobra, no to chyba Gani musi wkroczyć do akcji trochę. I tak tego nie odbiorę w sumie. Mam, ale nie chcę w Alice grać. Nie przepadam za tą grą w sumie jakoś tak super ekstra bardzo. Dobra, moi drodzy, w takim razie zaraz, jak skończymy to bić, no to idziemy na tą te Star Stable. No nic, jak lud chce, to ludu trzeba słuchać. Ale moi drodzy, będzie jeszcze live z Gershina. Już ogarnęłam, jak to działa, więc spokojnie. Ganiu power! Nie no, Miko też ładnie odchyla. Śliczna jest, naprawdę. Jak ją zbuduję, to będzie idealnie na świecie. W sumie faktycznie powinniśmy to zbierać. No ja tam nie wchodziłam na Alicję dużo, dużo czasu, więc... Nie obiecuję. Ona się odleczy? Czy coś? Dobra. No teraz nie wolno jej chyba mieć, bić. Jezus Maria.
Dobra. Kokieterka, jeżeli chcesz, to możesz sobie to odebrać. Ja nie mam rezina. Już wyłączam Genshina i już wam zaraz włączam ten SSO. Bo jak chcecie SSO, no to będzie SSO. To chwila już. Już chwileczka, moi drodzy. Jak coś, to będziecie mieli czarny ekran, żebyście nie patrzyli. Także ja wychodzę z Genshina. Tylko może zejdę z tej kostki. Wiem, że jest czarny ekran, spokojnie, nie musicie mi tego mówić. Zaraz będzie, jak się zaloguję, to będzie ekran. Honey Wally. Zaraz też zmienię nazwę, czekajcie, live'a. Dobra, może być na razie. Chcę ten... odświeżycie, to będziecie mieć. A ja już wchodzę na Genshina, chwilka. Znaczy nie na Genshina, na Star Stable. Spróbuję sobie coś zobaczyć, może z tą fabułą. Okej, okay. Już mi się włącza Star Stable, chwila. Ale też nie będziemy za długo tego robić, moi drodzy. Bo nie chcę też przedłużać tego live'a, bo już trwa ponad godzinę. Dlatego możemy zacząć sobie tą fabułę. Zobaczymy, ok? Już tu jestem, już wam włączam ekran, chwila. Już powinno być widać. Czemu się zacina? Błagam cię, działaj. No nie. Nie mogę. Czekajcie. Spróbuję teraz. Może. No nie. Słuchajcie, nie wiem, czy to wyjdzie. Bo... SSO stwierdziło, że nie będzie współpracować w ten sposób. Czy ty możesz, proszę? Czekajcie chwilę. Na razie wam wyłączę. Czy ty możesz działać? Bardzo pięknie, proszę. Bo nie wiem, czy będzie działa. O, działa! Działa, dobra! Chyba. Działa! Ha! Ja to jednak jestem, widzicie. Czekajcie, mi się pysie. Ja muszę wziąć podwózkę i muszę kupić ten... jedzenie. W ogóle muzyka się chyba skończyła, ale to dobra, to mniejsza. To nie jest super ekstra ważne. Zaraz, okej, tutaj mamy skrzynkę. To ja sobie to, czekajcie, przeklikam. Jak będzie odcinek, to będą pozdrowienia, spokojnie. Kupujesz podwójne starcoinsy? Nie. Stwierdziłam, że nie chcę wydawać pieniędzy na tą grę już więcej. Czekajcie, na razie przykro mi, ale nie będę jeszcze dodawać. Na razie to muszę włączyć. Nie to. To, dobra. Trzeba kupić starcoinsy, znaczy nie starcoinsy, stajenną. Czekajcie, ja sobie ten... też... okej, okay, dobra, już działa. Już działa, już jestem. Okej, okay. Więc zobaczmy sobie,
gdzie ta fabuła jest. Ja wam nie będę też tego wszystkiego czytać, bo nie będzie... Gardło boleć strasznie, a akurat nie mogę go nadwyrężać, także sorry. Dobra, pojedziemy sobie na moim snow. Może będę mogła. Nie wiem, jest tam potrzebny startowiec? O, siema. No proszę bardzo, startowca mi od razu kto przyszedł? Avis, dzień dobry. Wow, jaki ukłon. Też ci się ukłonię, czekaj. Możesz dojść do tej gry? Trochę tak, powiem wam szczerze. Guten Morgen, nie, proszę, proszę, wszystko to nie, tylko nie niemiecki, błagam. Trochę tak, trochę mam dość tej gry, bo mnie denerwuje, bo mało się tu dzieje, ale okej. Okay. Czekaj, wioska, wale dole. Nie trzeba startowca, no to git, dobra. Nie obiecuję, że zrobimy całą fabułę, bo jestem leniem też strasznym, więc nie wiem, no ale zobaczymy. Wiecie, gdzie to jest? Tamto gdzieś jest. A, bo to będzie tam na górze, okej. Okay. Także dlatego też w sumie nie ma odcinków. Bo nie lubię tej gry już za bardzo. Znaczy, nie to, że nie lubię. SSO jest taką grą, do której ja albo wracam po iluś miesiącach i gram w nią codziennie, albo nie włażę przez 2 miesiące. Ojej. Nie przeczytałam, jak mi przykro. Fripo, że... Ta, mąkę od razu. To ich tłumaczenie ostatnio jest tak źle zrobione, tak okropnie, że to jest jakiś żart. Co się stało na ostatniej fabule? Ja sobie nic nie przypominam, żeby one jakoś znikały. Pa, 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 pa. Dzięki, że byłaś, Amela. Dałabym to ostatnie, bo ja tak nie lubię Anny. No dobra. Tak nie lubię Anny. Ona mnie tak strasznie denerwuje, że to jest jakiś, nie wiem... Fajna? Dobra, zaraz zobaczymy. Znowu przeklikałam. Okej. Okay. Jazda na lustrzane bagna to żaden problem, ale jazda po tym miejscu jest straszna. Hehe. Ja nawet je lubię. Aha, i nic nie powiedziały, no dzięki! Aha, okej. Okay. Dzięki za przypomnienie. Dzięki, bo ja generalnie z fabułą to tak 2 na 10 się przyjaźni tutaj. Czy jest podwózka do bagiennego kotła? Wydaje mi się, że nie. Ale no dobra. W takim razie farma Jaspera, poproszę. No bo tej grze się takie już nadają. Sorry, że ja ją tak teraz wyzywam, tą gierkę naszą kochaną, ale no... Wiecie. Nie przepadam teraz za SSO w tej chwili. Tak jak mówiłam, albo gram w to 2 miesiące bez przerwy, albo nie ważę tu praktycznie w ogóle. Także... jak ważę, to przynajmniej live'a robię, bo jest ciekawiej i mogę tu coś porobić z wami, a nie jeżdżę bez sensu. Właściwie na tym poziomie, co ja teraz tu jestem, to tu nie ma co robić. Bo wszystko już masz odblokowane. Wszystkie zadania porobione. No reputację teoretycznie mogę jeszcze porobić, ale po co? I tak mi nic to nie da w sumie. Oprócz jakichś tam zadań. Nie wiem, może sobie kiedyś zrobię. Kto wie. Ała! Samo mi skręciło. Te bagienne kotła też by mogli naprawić, bo strasznie tu jest z tym. Tu jest tak popsuta grafika, oj. Okej. A
Albo chociaż usunąć tę mgłę, jak się tu wjeżdża. Co to w ogóle mają być za światła? Ha, od lamp. A i tak są brzydkie. Może jak odnowię postacie, to ta gra trochę wróci do żywych. Bo nie! Teraz mi coś trafi, przysięgam. Czekajcie. Włączę muzykę. Jeszcze raz. Nie, włączyło się. Bo jak muzyka jest, to jest wesele. Jakby było za głośno, to mówcie, dobra? No to nie wiem, najwyżej papuga lubi elektronikę bardzo. Nie! Nie, nie! No ale wstęp jest dla głupich. Był Genshin, ale lud stwierdził, że chce SSO, dlatego będzie jeszcze Genshin. Spokojnie, to nie jest ostatni live z Genshina. Po prostu ja się musiałam przyzwyczaić też trochę, bo on na początku był tak mdły, że to jest straszne, naprawdę. Oczywiście, wstęp jest dla słabiaków. Po co komu wstęp? Albo to po prostu moje skille z SSO już się tak zepsuły, że to jest po prostu jakiś żart. Czy ja mogę prosić? Dobra, tutaj już się nie da wyjechać, prawda? Sama tu wjechałam chyba, bo patrzyłam na czat. Dobra. To jest zawsze bałagan mortu. Jeszcze kazał mi się do detektyw zauważyć. Hejcia, hejcia, dzień dobry. O, ukłoniłabym się też, ale sorry. Za późno. Nie wiem, zależy jakie klimaty lubisz. Jeżeli lubisz jesień, to wybierasz Dolinę Złotych Wzgórz. O, co to jest? Wyglądały jak pióra. Siema. Świecka. Jeżeli lubisz jesień, no to wybierz... Dokończę. Sorry. Jeżeli... Siema. Upsłam grę. Znalazła ją pierwsza. W sumie śmiesznie wygląda jak koń. Orange Jadłowy Gaj? Szczerze mówiąc, Jadłowym Gaju jest bardziej spokój, więc zależy, czy lubisz sobie pogadać z ludźmi i się spotykać, czy co. Ja bym wzięła Jadłowy Gaj, bo ja nie lubię, jak jest dużo ludzi. Znaczy, w SSO, bo wtedy są lagi. Ja na przykład w Jorwik. Ojej, znowu nie przeczytam. Jak mi przykro. Czemu ja tak jadę dzisiaj po tej grze? Nie wiem. Sorry. Potężnego zaklęcia. W tej postaci nie przydam się nikomu. Nie ma ludzi bezużytecznych, morda. Patrzcie, to jest jakieś dziwne... Jakaś dziwna manga. Pozdrawiam koniara z kopyta. No weź tam jeszcze wracaj. O, już się kłaniam, już nadrabiam, sorry. Proszę. No ciekawe, Avis. Nie domyśliłabym się.
Jezu. Nie wywaliło na mój drugi pulpit, słuchajcie. Właściwie czemu ja sobie nie zrobię tak? Czekajcie chwilę. No i zajebiście, mam teraz czat z boku, a nie przed sobą. No i cudownie, pięknie. No, trudne do znalezienia to nie było. No i niedługo jeszcze. Zrobimy tak do połowy sobie zadanie i będziemy kończyć, bo sobie, przepraszam, poprawna płaszczyzna. No bo nie chcę już jakoś super ekstra przedłużać. Przedłużać. Widzieliście tą lisę? A co strasznie wyglądało, Jezus. A potem się okaże, no, jednak nie. Jednak nara. Bo opony mówicie. No dobra. Pojadę sobie pod wózki w takim razie. Sprawdzam. Jak mi mija dzień, no nawet w porządku w sumie. Nawet w porządku. Miałam stresa, bo nie chciał gęszyn się połączyć z live'em, ale teraz do. No i proszę bardzo, włączam stres table, ile się odmówię. Ła! Możesz? Koniu, proszę. I nie mam Marwali czarnego, niestety. Nie to. Nowa grinder poprosiła. Błagam, błagam, ortografia. Proszę, 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 zachowajcie ją. Nie, nie będzie seria schodzenia z konta widzów, bo nie chcę mieć odpowiedzialności za wasze konta. Koniec, kropka. I nie pytać się więcej, bo nie będę na to odpowiadał. Nie no, będę. Nie, na razie do znajomych nie przyjmuję. W Gerszy nie będę przyjmować, ale to na razie nie przyjmuję. Gdzie ja mogę jechać? Pam, matko. Sorry. Nie, jakoś tak wyszło, że przeszłam na te strony, jakoś mi się tak już nie zrobiło. Nie wiem, sorry. Co to jest? Co ktoś tu stanęło? Co tą wodę tu? Ty możesz? No dzięki. No, bardzo głęboko. Niesamowicie. O, nie muszę tego klikać, jak miło. Czekajcie. Co to? Co? Tyle? Co? Co? Co jest? Co się dzieje? Rozumiem. Jakoś to zrobiłam. Ledwo, ale jakoś. No, dużo tego nie było, mordo. Przyciszam. Chwila. Już. A, czekajcie. Nie to.
Już, już przyciszam, chwilę. Jakby było jeszcze za głośno, to mówcie. O, hejo! Dobra, czekajcie. W herę. Tam daleko, strasznie. Ja tędy chyba nie powinnam jechać, nie? Myślę. No ja tutaj muzyki praktycznie w ogóle nie słyszę, także wiecie. Ale tak też może być. Ale nudne te zadania, Jezus. No wszystko zbieraj. Przynajmniej jak dla mnie mogłaby zostać koniem. Nie wiem, czy wypada ziewać na live'ie? Nie mam żadnego pojęcia. W ogóle te owce są mega czarne i coś tu SSA znowu popsuło. Nie, nie, dawaj, 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 dawaj. Nie! Czemu jesteś takim idiotą, mordo? Pimpuś, przestań tonąć. To, że jesteś niski, to nie znaczy, że musisz być taki beznadziejny. Pozdrawiam serdecznie Klaudię i wszystkiego najlepszego. Gdzie to jest? Tam to jest gdzieś. O, dobra. A, miło. Koniara. Tak jesteśmy, mordo. Tak jesteśmy. Boże święty, przepraszam, już przestaję. Muszę go złapać, prawda? No to pewnie to też będzie jakoś takie podchwytliwe, nie wiem. Co? Pewnie jak on będzie nisko, to mam to złapać, no nie? Słucham pytania. Zapraszam bardzo serdecznie do zadawania pytań. Odpowiem na tylko, jak będę jakieś potrafiła. Czy coś? No! Czy ty możesz? Dzięki. I ty zmieniasz teraz swój tor lotu, no nie. Ja generalnie to już robiłam. W sumie nie jest to takie trudne. Chcę tylko obczaić, jak on lata. I to tyle. No. Jeżeli nie wpadniesz w krzaki, to dasz radę to zrobić. Miałaś okres? Właśnie jestem w trakcie. No, tak mówię. Chodź tu. No! Jest w tytule, mi się pysie. Jest w tytule. Onej Wolej, zapraszam serdecznie. Chodź tu. No! Jeżeli ja nie złapię teraz tego kruka, to ja kończę live'a, słuchajcie. Proszę nie spamić koniara, bo nie wejdę. Dziękuję. Gęszy impact jest dosyć spory generalnie, ale nie wiem, ile dokładnie zajmuje.
Wielki wybuch, powiadasz? Coś tam jakoś jechało chyba, nie? Dobra, my się pisie. Zrobimy to, ten wielki wybuch i będziemy kończyć, bo nie chcę też przedłużać. On już trwa bardzo długo. Mam 14 lat. Znaczy w tym roku 15. A w grudniu. Co sądzisz o tym, że SS-a wycofuje streko? Nie, generalnie sądzę to, że bez sensu i że oni to robią tylko dlatego, bo nie mają już gdzie wciskać. Bo nawalają tymi końmi, żeby dostawać kasę. I ta gra schodzi na psy, że tak powiem, troszeczkę. Bo aktualizacje są nudne. Nie, proszę. Dzieje się to, co teraz się zadziało. Grafika też czasem nie jest dopracowana tak, jak powinna być. Także tak. No i nic się tu praktycznie nie dzieje, bo jak są jakieś święta, to jest co roku to samo wstawiane. Co tu się dzieje? Co ja tu mam za jakiś wykrzyknik? Ha. Okej. Okay. Znowu się zbagowało. Świetnie, SSO. Gratulacje. Bardzo dopracowane zadania. Bardzo... Patrzę, co mi tak w słuchawkach, to chyba muzyka. Bardzo dopracowane zadanie, a wcale nie usunęli... Nie. Przecież ten koń nas... na luzie by tam przeszedł. No błagam was. No, ja nawet reputacji nie robię, bo jestem po prostu leniem. Może też to wynika z tego, że jestem po prostu leniwa i to tyle. Czekaj, gdzie jest wielki wybuch? No, czy ty możesz? Błagam cię, koniu, współpracuj, bo zaraz jak się zdenerwuję, to kończę tego live'a, naprawdę. Jaki jest okres? Bawi mi się w WDŻ, chociaż nie, to nie jest WDŻ, WDŻ w szkołach jest... A dzisiaj porozmawiamy sobie o przyjaźni, więc ja wam powiem. Generalnie, no, zależy... Możesz się zapytać swojej mamy na przykład, w jakim wieku ona dostała, bo to jest zazwyczaj mniej więcej tak samo jak twoja mama. I tak samo z bólem, no ja na przykład, mnie bardzo boli, ale nie chcę też was straszyć, bo ten ból jest różny. Na przykład znam osoby, których w ogóle nie boli podczas okresu, a znam osoby, które bardzo boli podczas okresu. Ja do takich osób na przykład należę i to nie jest nic przyjemnego, ale generalnie... Termofor i będzie git. Jedyne, co jest potrzebne do życia, to mocne tabletki i termofor. Ale jeżeli masz młody organizm, a dostaniesz okres, to raczej tabletkami nie faszeruj tak od dzieciństwa. Raczej polecam termofor. Trzeba kupić na pewno termofor. Ja chodziłam tylko w 4 klasie i to tyle. I cała klasa wtedy chodziła, bo wtedy doszedł nam ten przedmiot. Sorry. Czy to nie jest straszne, że tu leżą ludzkie kości? Ludzkie kości? No nic. Na końcu będą prawdziwe. No, o, dobra. A jeszcze, matko. No nic. Ja bym bardzo nie chciała dotykać ludzkich kości tak w rzeczywistości. Sądzę, że to by było dosyć straszne, ale no jak to woli. W jakie gry jeszcze lubisz grać? Genshin Impact!
I ostatnio mam trochę fazę na Simsy. I to w sumie tyle. Ja generalnie mam fazę na zazwyczaj dwie gry albo jedną i wtedy w nią gram. Ale mam jeszcze Paradis, mam Stardew Valley, którego nie przeszłam ani razu. Sorry. Nos. Dobra, mi się pysie. Fabuła nudna, jak nie wiem co. I stwierdzam, iż nie ma sensu tego teraz robić. Dlatego wydaje mi się, że już dobry czas, żeby skończyć przy ludzkich kościach. Także bardzo wam serdecznie dziękuję za tego live'ika, bardzo serdecznie mi się podobało, bardzo fajnie było i generalnie będzie jeszcze live z Genshin'a, słuchajcie, będzie live z Genshin'a, nie zrezygnuję z Genshin'a, skoro Genshin sprawia mi przyjemność, to ja będę go streamować. Z tego co wiem, to złote liście chyba 11 albo 12, ale po na 16, ale nie jestem pewna. Na razie nie dodaję do znajomych, także przepraszam, ale kiedyś tam będę, czy coś. Dobra, także dzięki wam bardzo, no to Avis, chodź. Dzięki wam bardzo z tego live'a i tak jak mówię, jeżeli nie będzie hype'u na Genshin'a na moim kanale, to mimo wszystko będę go streamować, bo ja go lubię i podoba mi się. I tak. I dzięki wam bardzo serdecznie za tego live'a, do zobaczenia, do następnego, cześć. I czekam jeszcze na Avis, bo... stwierdziła, że przyjdzie. Daleko ci jeszcze do tej drogi? Ta fabuła serii jest mega nudna i bardzo stwierdzam, że mi się nie podoba. O, pojawiłaś się, siema. Dzień dobry. Dobra, także to tyle. Dzięki bardzo serdecznie za wszystkim. Dzięki za dzisiejszy live'ik. Było fajnie, dziękuję wszystkim, którzy są od początku, albo którzy nie byli od początku. Witam wszystkich, którzy teraz przyszli i żegnam wszystkich, którzy teraz przyszli oraz byli. Także dziękuję bardzo jeszcze raz za tego live'ika. Mam nadzieję, że wam się podobało, że jeżeli coś innego, odmiennego też wam się spodobało. A więc do zobaczenia, do następnego. Cześć!